Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję Oppo Reno 7. Zacznijmy od obudowy. Całość wygląda naprawdę rewelacyjnie. Już na pierwszy rzut oka widać, że to smartfon solidnie wykonany, prezentujący się bardzo interesująco i w pewien sposób wyróżniający na tle innych smartfonów. Jest tak przede wszystkim w wersji pomarańczowej, a właściwie bardziej takiej żółtawej, gdzie na tyle mamy imitację skóry. Jest to bardzo przyjemne w dotyku, fajnie to też wygląda, a cały efekt dopełniają złote ramki, a także złota wysepka z aparatami, co według mnie naprawdę może się podobać. Na tyle do dyspozycji mamy, tak jak już wspomniałem, te aparaty, jest też dioda doświetlająca oraz podstawowe czujniki. Poza tym mamy tutaj jeszcze logo producenta oraz znaki i symbole towarowe. Przejdźmy teraz na krawędzie. Na lewym boku znajdziemy klawisze głośności, jest także tacka na karty, na której umieścimy jednocześnie dwie karty nano SIM i jedną microSD. Na prawym boku znajdziemy tylko klawisz zasilania, od góry tylko mikrofon, natomiast najwięcej dzieje się na dole, gdzie umieszczono głośnik, mikrofon, a także USB typu C i gniazdo słuchawkowe. Front to przede wszystkim wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala, jest to ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ekran ten charakteryzuje się ładnie nasyconymi kolorami, wystarczającą rozdzielczością na poziomie 2400x1080 pikseli, są też dobre kąty widzenia oraz przyzwoita maksymalna jasność. W tym ekranie od góry mamy jeszcze kamerkę do wideorozmów czy po prostu selfiaków, która jest umieszczona w lewym górnym rogu. Fabrycznie na ekranie jest nałożona folia, dodatkowo mamy też ochronę w postaci gumowego etui na boki i tył urządzenia, więc wszystko co niezbędne otrzymujemy w zestawie. W tym ekranie mamy jeszcze skaner linii papilarnych, który jest bardzo precyzyjny i faktycznie dobrze rozpoznaje nasz palec. Jedyne co, to nie jest on dostępny od razu po zablokowaniu urządzenia, więc w przypadku, gdy zaraz po wygaszeniu chcemy odblokować smartfona, to może to zakończyć się niepowodzeniem. Po chwili jednak jest to już jak najbardziej możliwe i bez problemu dostaniemy się już do systemu. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida w wersji 12 z nakładką od producenta. Jest ona naprawdę nieźle urozmaicona, jest ładna i moim zdaniem bardzo funkcjonalna. Mamy tu praktycznie wszystko, czego moglibyśmy potrzebować. Są więc m.in. motywy, jest chociażby podświetlanie krawędzi przy powiadomieniach. Poza tym mamy tryb ciemny, jest filtr światła niebieskiego. Oprócz tego oczywiście jest regulacja częstotliwości, którą możemy dostosować sobie wyświetlając różne treści. Poza tym jest inteligentny pasek boczny z przydatnymi aplikacjami i funkcjami tak naprawdę na wyciągnięcie kciuka. Są też rozmaite gesty, w tym także gesty powietrzne do przesuwania chociażby stron czy odbierania połączeń, nie dotykając ekranu. Nie zabrakło też trybu prostego, jest cyfrowa równowaga, kontrola rodzicielska i wiele innych takich bardziej już podstawowych funkcji, które są dostępne w każdym smartfonie. To co mi się bardzo spodobało, to to, że wokół jednego z aparatów na tyle mamy dość pokaźne oświetlenie po całym obwodzie soczewki. To oświetlenie podświetla się nie tylko podczas wykonywania zdjęć, ale także chociażby w przypadku, gdy ktoś do nas zadzwoni, to po prostu ta dioda na tyle mruga. Wygląda to bardzo ciekawie, ale oczywiście jeżeli będziecie chcieli coś takiego wyłączyć, to bez problemu jest taka opcja w systemie. W codziennym użytkowaniu smartfon sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Nic się tutaj nie przycina, nie przeładowuje, aplikacje nie zamykają się same z siebie w tle, czy karty w przeglądarce internetowej też się nie ubijają. Korzystanie na co dzień z urządzenia jest przyjemne, komfortowe i podczas moich testów ani razu się nie zawiodłem. Korzystając z jakichś gier, myślę, że też powinniście być zadowoleni. Do większości tytułów urządzenie powinno się sprawdzić i myślę, że w tej kategorii cenowej jest to naprawdę bardzo dobrze działający smartfon. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 680, więc może nie jest to najbardziej wydajna jednostka, za to na pewno na plus jest to, że mamy tutaj aż 8 GB pamięci RAM, co możemy jeszcze wirtualnie rozszerzyć w ustawieniach o maksymalnie 5 kolejnych GB. Na pliki użytkownika umieszczono 128 GB, co możemy jeszcze rozszerzyć za pomocą kart microSD. Z innych elementów, które znajdziemy w środku, to Wi-Fi 5, mamy też LTE, nie zabrakło także modułu NFC, czy takich już bardziej podstawowych jak GPS czy Bluetooth. Jedyne czego nie ma, to modułu 5G, co prawda na rynku jest dostępny model Oppo Reno 7 5G, jednak to tak naprawdę dwa całkowicie różne smartfony.
Wszystkie te podzespoły i moduły są zasilane akumulatorem o pojemności 4500 mAh. Całość naładujemy też za pomocą ładowarki z maksymalną mocą 33 W. Taka ładowarka jest dołączona do zestawu. Czasy, jakie jesteśmy w stanie uzyskać po jednym ładowaniu, myślę, że są dość przyzwoite i zazwyczaj ładowałem smartfona co jakieś 1,5 dnia. Na ekranie uzyskiwałem od jakichś 5,5 do nawet 9 godzin na ekranie, oczywiście w zależności od tego, co wykonywałem, jaka była ustawiona jasność oraz które moduły były wykorzystywane. Na samym Wi-Fi ten czas był dłuższy, na samej transmisji krótszy. Gdy dorzucałem do tego jeszcze GPS-a chociażby, to czas się oczywiście skracał. No i na czas pracy oczywiście wpływała jasność ekranu. Do omówienia zostały aparaty, czyli tak naprawdę jeden z największych wyróżników tego smartfona. No bo tak, mamy do dyspozycji zwykły aparat 64-megapikselowy z przysłoną 1.7, który wykonuje poprawne zdjęcia, chociaż nie ma tutaj jakichś większych fajerwerków. Po prostu są przyjemne kolory, szczegółowość na przyzwoitym poziomie, jednak nie są to jakieś wybitne fotografie, co szczególnie widać nocą. Tutaj czasami pojawiają się problemy chociażby z rozmazywaniem fotografii, często ta szczegółowość też jest dużo niższa, a po przybliżeniu poszczególnych elementów widać poszarpane krawędzie. To co jednak najbardziej się wyróżnia, to ten drugi aparat, który jest dedykowany do makro. Jest to nazywane nawet jako mikroskop, który pozwala wykonywać zdjęcia z 15-krotnym przybliżeniem. No i ten aparat faktycznie robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Jesteśmy w stanie wykonać faktycznie fotografie najmniejszych elementów, które będą od nas na dosłownie kilka milimetrów. Dla lepszego oświetlenia tych elementów mamy właśnie te diody dookoła aparatu, dzięki którym możemy nawet wykonywać zdjęcia bardziej w ciemności i niestraszne będzie nam to, że po prostu telefonem zasłonimy ten element, który chcemy sfotografować. Dodatkowo możemy jeszcze skorzystać z 30-krotnego zoomu już cyfrowego, wtedy nieco jakość spada i jeszcze trudniej jest wykonać dobrą fotografię. Jednak myślę, że ten 15-krotny jest w zupełności wystarczający i jeżeli chcemy uchwycić fajne elementy, wykonać mniej standardowe zdjęcia lub po prostu pobawić się trochę aparatem, to jest to strzał w dziesiątkę. Ta funkcja mikroskopu moim zdaniem naprawdę sprawdza się bardzo dobrze. Jeżeli tylko szukacie takiej funkcjonalności w smartfonie, lubicie naprawdę duże przybliżenie, to nie powinniście się zawieść. Zresztą możecie to też zobaczyć na przebitkach, które pojawiają się podczas opisu tego aparatu. Jak dla mnie, no efekty są faktycznie bardzo, bardzo dobre. Kamerka do selfiaków ma 32 megapiksele z przysłoną 2.4, co jest w zupełności wystarczające w większości przypadkach. Zdjęcia wychodzą szczegółowe, mają sporą ostrość i ładne, naturalne kolory. Myślę więc, że dla większości osób przy rozmaitych zastosowaniach ta kamerka sprawdzi się w 100%. Czego więc brakuje mi w ogóle w aparatach? Przede wszystkim większego rozbudowania tych aparatów podstawowych. No bo okej, mamy ten aparat mikroskopowy, mamy też podstawowy aparat 64-megapikselowy wykonujący poprawne fotografie, jednak no nie mamy tutaj żadnego szerokiego kąta, zabrakło też chociażby teleobiektywu, dostępny jest jedynie zoom cyfrowy i to tak naprawdę wszystko z jakichkolwiek dodatkowych opcji. Podsumowując, Oppo Reno 7 kosztuje aktualnie w okolicy 1600 zł. Moim zdaniem to naprawdę bardzo dobra cena, bo to smartfon, który prezentuje się świetnie, działa bardzo dobrze, ma całkiem przyzwoitą baterię, aparat główny jest ok, jednak no ten wyróżnik w postaci tego mikroskopu naprawdę robi wrażenie. Jeżeli będziecie tylko korzystali z tej funkcjonalności, jeżeli szukacie bardziej wyróżniającego się smartfona, to myślę, że to strzał w dziesiątkę. Ja po moich testach jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu, więc jak najbardziej mogę Wam go polecić. A co Wy myślicie o Oppo Reno 7? Czy Wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!